No i hej, cześć siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Rykosi. witam Was w nowej Gierce, szczerze mówiąc na kanale. Gierka nazywa się Icarus. Um, gierka już ma bym powiedział ponad rok. Tam rok i tysięcy dni bym powiedział, bo wyszła dokładnie 3 grudnia 2021 roku. Um, co się zmieniło? Czemu wybrałem taką grę? Um, w Dwa tygodnie temu, no 2 dwa, dwa, dwa i pół tygodnia temu powiedzmy Wyszedł nowy patch Który troszkę odmienił tę grę A mianowicie Open World To była gierka oczywiście coś na podobę um, Circle Albo um, Tarko Ale twórcy dodali Nowy uh, update Który tak jakby wprowadza Open World, czyli otwarty świat. No i chciałbym zobaczyć, nie? No tak więc co? Oczywiście gierka jest w języku angielskim. Nie ma w ogóle języka polskiego w tej grze na tę chwilę. No już minął trochę rok, nie? Więc nie sądzę, żeby było. Ale może jak ten, jak więcej osób zacznie grać, to twórcy mogą wprowadzić. Nigdy nie wiadomo. Um, oczywiście gierka jest teraz na przecenie na Steam, ale tam chyba około 70 zł, bym powiedział, coś takiego, więc zobaczymy. Um, może zobaczyć, mam postać coś stworzoną, poziom 0 i tak dalej, chciałem tylko zobaczyć, jak ona działa. A uh, więc tak sobie stworzymy nową postać. Możemy sobie wybrać albo faceta, albo mężczyznę, albo faceta, albo mężczyznę, co? Albo faceta, albo kobietę. Miasy ja sobie wezmę coś takiego, tutaj jest tylko kobiecy bądź męski głos. Głowa piątka może być, nie chcę mieć żadnych ten, nie chcę mieć żadnych... Boże, jak się nazywa? Blizn. Tatuarz też nie chcę, coś takiego on troszkę taki bardziej pod pomarańcz weźmiemy sobie logo nie chcemy i sobie zmienimy styl naszej czapeczki na prawą słuchawkę i tyle. Ja sobie piszę oczywiście nazwę Request TV i lecimy no co. Mm, oczywiście nowa gierka Open World. Teraz mamy do wyboru dwie mapy tak jakby A um, nie wiem czym się różnią, jeszcze w tę gierkę w ogóle nie grałem, tylko to co widziałem mniej więcej na filmikach Ale polecimy z Olympusem pierw A jeżeli nam się um, zechce, będziecie chcieli więcej materiałów z tej gry To wtedy możemy spróbować Styxa Pamiętajcie, jeżeli jesteście nowi na kanale to zachęcam was do zostawienia Oczywiście subskrypcji, jak i walnięcia w dzwoneczek To dużo daje oczywiście do rozwoju kanału, jak i dla was um, Widzów Będziecie wiedzieli, kiedy oczywiście będzie um, nowy materiał. Znowu posiadam spam na telefonie. Nic nowego, to jest prawie chyba zawsze, kiedy nagrywam. Um, jak nie nagrywam, to się nic nie dzieje, jak nagrywam, zaraz spam leci. Tak więc, a co zrobić, nie? Dobra, wybieramy gierkę. Oczywiście, create, open world. Weźmiemy sobie medium. Żadnych młodych nie ma. Tutaj mamy, co tam? że Hmm. Przeciwnicy zadają nam 50% mniej, że mają mniej zdrowia, wolni się poruszają, niedźwiedzie rzadziej się spełnują, lwy się ten rzadziej spełnują, a niedźwiedzie polarne, wilki i tak dalej, czyli po prostu agresywne ten, agresywna fauna. Nie wiem, czy jest tutaj flora, fauna i flora, czy to jest agresywna, czy tylko zwierzęta są, nie mam pojęcia, a um, nazwijmy sobie to po prostu. YouTube. Enviorsuit. Mm. suit. No, nic więcej nie mamy, oczywiście. Tak więc. Widzimy. Nie wiem, po co w ogóle to jest ten wyświetlane, szczerze mówiąc. Kurcz to powinni wyrzucić, moim zdaniem, ponieważ. No nie bierzemy nic na wyprawę, tak jakby. Jak to wygląda później w ładowaniu gry, też nie wiem, zobaczymy, wszystko się przekonamy razem, też będę planował coś takiego jak około 40 minut, tak mniej więcej mi się wydaje, że materiały powinno być też spoko, gry survivalowe trochę potrzebują więcej czasu, to jest normalne, um, trzeba dojść do tych podstaw, trzeba się właśnie rozejrzeć i tak dalej, więc zobaczymy co i jak, um, temperatura ok, komfortowa, Średni e, tak jakby zasob wody, duży zasob e, drzew. Minerały średni spoczko. U, agresywne, bardzo duży. E, pasywne mm, zwierzęta średni. Normalne kamienie bardzo wysoki. Średni, e, zasob tak jakby tlenu i wysoki zasob jedzenia. OK. Hmm, czy mamy coś lepszego? To tutaj jest zimno, ale mało. Aha, czyli standardowe są po prostu, że jest dużo. Um, że jest dużo. Um, agresywnych. No trudno. Jakoś sobie poradzimy. Team um, Friends Only. Tak, niech będzie. Lecimy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pokazuje nam jakąś broń podczas ładowania, więc. Mamy już jakieś bronie palne w tej grze. Ja mówię, ja na, na temat gry prawie nic nie wiem. Tylko sobie tak przyjrzałem przez screeny bądź przez jakieś trailery. Spodobała mi się mniej więcej, więc zobaczymy, co i jak z czym się je. Dobra, Prepare Geometry. Widzę, że optymalizacja też nie jest najlepsza w tej grze. Niby, że gierka ma już rok. A tak, no, średnio, średnio, bym powiedział. No, niby jest 60 klatek. Boże, jest... będzie ok. Trochę spojrzę się w dół, tak żeby was nie oślepiać z tego okna. Co my tu mamy? Free falling. Ok? A co z nuta jest. Dobrze ja by kiedyś sprawdzić ten na Spotifyu bądź na jakimś ten. Co to jest? Właśnie to nazywa Free Falling. Um, oczywiście pod F zbieramy tutaj um, jakiekolwiek e, surowce. Tego się akurat dowiedziałem już prędzej. Oczywiście nie posiadamy żadnych narzędzi, więc na razie nie możemy sobie rozwalać skałek takich większych bądź a, dużych drzew. To jest fajne w tej grze, mi się bardzo podoba. Teraz za sekundę wam pokażę. Delikatnie, tylko tak piorę. Oj, nie, nie to drzewo miało być. Ale dobra. Dobra, mamy tutaj te 7 kamienia. Chyba jak dobrze pamiętam, będę potrzebował 16 na dwie pary um, narzędzi. Jeśli chodzi, mówię delikatnie, tam sobie pograłem. Ile? 5 minut nie całe. Akurat sobie stworzyłem nowe narzędzia i tyle z tego miałem. Dobra, mamy już 20 kamieni. Nie wiem też, jak chodzi tutaj z surowcami. Czy one się um, tak jakby odrespiają? Czy jak już zbierzemy raz, to już ich nie zobaczymy nigdy? Zobaczymy, właśnie jak to będzie szło. A tymczasem lecimy do ekwipunku. Oczywiście lewy dolny róg mamy wszystko, czyli jak na zimno. Nasza temperatura ogólnie, jak nam zimno, jak nam gorąco, nasze zdrowie, tlen, jedzenie i nawodnienie. Mamy trochę rzeczy, crafting, tak więc lecimy z naszym kill off'em. I teraz siekierka, oczywiście, tam sobie je zamienił. I co mi się właśnie podoba, co właśnie chciałem wam pokazać i powiedzieć dokładnie. A raz, że możemy zbierać jak trzymamy broń, o mamy jeszcze arbuza. A dwa, że jak ścinamy. To właśnie drzewo się rozwala. I to jest właśnie mega sprawa, mega sprawa, mega sprawa, mega sprawa. Nie wiem, jak tam le co leci z tych pieńków, tego jeszcze nie sprawdzałem. A to samo, to po prostu dłużej się. Um, to rozwala oczko. Widzę, że narzędzia też mają um, oczywiście wytrzymałość, co jest już prawie standardowe chyba w tych grach. Tak więc też spoko. Mm. Widzę, że nie pauzujemy gry jak wchodzimy w nasz ekwipunek czy coś, więc o tym trzeba pamiętać na pewno. Że nam się świat nie zatrzymuje. Wood pile, stone pile, ice water, OK. Oczywiście mamy tree tag, czyli możemy się właśnie nauczyć nowych rzeczy. Tylko co my dokładnie potrzebujemy? Zero punktów dostępnych. A czyli raczej poziom będziemy musieli zdobyć. Tak mi się wydaje. Jeszcze sobie też szybciutko pozbieramy. Czy my w ogóle mamy jakąś wagę? Też jestem ciekaw. Mamy. Mamy 29 na 100. O, o, o. Buffalo 78 poziom, no nie chcę z tobą walczyć. Szczerze mówiąc, um, takie poziomy to powinno zostać wyłączone w Boże się z lękiem świecie survival. Um, gracz powinien sam się domyśleć. Co będzie dla niego zagrożeniem, a co nie. Fajnie znika ten. Ta skałka. Jaką upiemy. Gdzieś widziałem podobny system, tylko teraz nie pamiętam gdzie. Um, troszkę podobny jest do Seven Days to Die. A, widzę, że się na pewno jedzeniem ten psuje. Też dobrze o tym wiedzieć. Konsumuj. Dobra. Tlen. Jak możemy pozyskać tlen? nie no wiem. Hmm. To jest ciekawe. Pokazuje, że tu jest bardzo dużo surowca. A tak kopiemy to w miarę szybko się kończy, więc nie jestem pewny. Aha, słyszałem wilki. Ale dobra, mamy talenty i mamy takowe. E, takowe i mamy drzewko. Drzewko rozwoju sorki tak się skupiłem, czy tam nie widzę wilka biegnącego za tymi bufalo? Jednak nie. Dobra, co my tu możemy zrobić? Mamy. Łuk. ok, łuk na pewno się przyda, strzały tak samo. I mamy jeszcze jedną rzecz, którą możemy sobie ogarnąć. A ja bym sobie raczej zrobił chyba campfire od razu, chociaż. I może. Nie lecimy na razie w obronę, lecimy na razie w obronę, to się na pewno nam przyda. czy my wszystko możemy sobie wow, tu jeszcze jest więcej tego. Survival, invitation. I kombat, więc jest naprawdę, naprawdę dużo do roboty. A ja miasto później to ogarnę. Zobaczymy, co i jak będziemy mogli zrobić. Na tę chwilę obecną chciałbym zrobić sobie łuk. Może nie maksymalnie strzał, tak z 30. Miary szybko one się też tworzą. Celownik spoko. No mi się to podoba. To mi się też podoba. Prawy, prawy górny rok. Mamy temperaturę cały czas, która jest godzina, w jakim obszarze się znajdujemy. na pewno dużo pomaga um, graczom, żeby się znaleźć. Co my tu mamy? White flower, ok. Jestem też ciekaw, jak wygląda te budownictwo w tej grze. Jeszcze widzę, że mamy jakiś bonus, czy coś. Uh, boost stamina improve water consumption for, for short time. Plus 50 maksymalnej tamin i minus 10 z używania wody. Ciekawe. Naprawdę ciekawe. Okay. Nie wiem, jak naprawdę się, tutaj się mogę porywać, szczerze mówiąc. Um, jeśli chodzi o polowanie. o mam marchewki. Też właśnie nie jestem pewny, jak to będzie wyglądało. O dalej malony mamy. Um, jak to będzie też wyglądało, na przykład farma, czy coś w ogóle takiego istnieje tutaj, a budownictwo, czy w ogóle istnieje, chociaż coś tutaj było, czy nie mylę. Mamy łóżko. Um, tutaj mamy rzeczy do kraftowania. Touch floor. Więc jest coś, ten wymaga piątego poziomu: drewniane. Okej, okay. czyli musimy trochę sobie polewelować. Mhm. Ja słyszę przeciwników, tylko że jeszcze przez tę trawę ich nie widzę. To jest ten problem. Mi się wydaje, że to są marchewki czy coś? Tak, jest, marchewki ja też nie chcę za bardzo tam wychylać się. No bo nie wiem, co mnie czeka. Jak trudni są przeciwnicy, co się stanie, jak zginę. To jest tak, jakby um, hardcore czy coś. Dźwięki są przerąbane. Soybean. Dobra. No i zobaczymy co i jak, nie. Przerąbane są te dźwięki, no. To jest najgorze, że jeszcze nie znam tych dźwięków i nie wiem, co możemy. Do mnie podejść w tym czasie? Jak w ogóle tutaj um, agresywne um, zwierzęta się zachowują? Co je, tak jakby um, drażni, powiedzmy, w ten sposób? Mhm, tam nie wejdziemy za bardzo. Próbuję sobie znaleźć właśnie jakiś taki high ground, a, gdzie będę mógł się wybudować czy coś. Też nie chcę za bardzo iść w tamtą stronę, bo słyszałem za dużo odgłosów wilków z tamtej strony. Więc no jest trochę przerąbane. Bo no nie wiem czego tu się spodziewać. No i tu talenty, dobra spróbujmy skraftować na razie no nie wiem. Dwie dzidy. Nie wiem jak one się psują, więc wolę mieć. Um, wolę mieć. Kilka rzeczy ekstra um, oszczepy drewniane. Sprawdź tu jeszcze jedna. Teraz tak to pod jedynkę tutaj dwójeczkę. Kórka piątka i wszystko. I co one zniknęły? Tak po prostu o tak tak już. Troszkę lipa. Nie powiem. Czy wilki? No też chcę podejść i spotkać te wilki. No muszę wiedzieć, co się stanie. No jeżeli będę w strachu całe życie, no to. Um, ten materiał na pewno zajmie długi czas. Może być dzika, nie wilk nawet. pół siedemdziesiąty siódmy poziom dobra jest opad bardzo duży opad dostał boże seria Ile to zdrowie ma, to nie wiem. A, zabiliśmy? No trochę przerąbanym powiedział. Mamy krwawienie jakieś. Jak to zas ten, zastopować, nie mam jeszcze pojęcia. Pomyślałem o tym, ale dobra, mamy poziom, jakby co. Um, inventory teraz tak, currently wanted. Bandaż, No, nie mamy żadnego bandażu. Możemy stworzyć jakiś bandaż. Tutaj możemy stworzyć, dobra. Uda. No i. Wait for a teammate to revive you or respawn with a penalty. My możemy się odrodzić, ale z jakimiś karami. Ok, ciekawe rozwiązanie. No dobra, trzeba. You gear will be left here with uh, a map mock. You can be revived, but you will acquire next speed up. Okej. Okay. A... Gdzie my jesteśmy? Na no spoko, czyli um, jak zginiemy to tracimy wszystkie przedmioty. To jest normalna rzecz. Po prostu możemy iść je odebrać. Jeżeli tam dojdziemy. I y mamy jakby karę. Zdrowia. Znaczy nie zdrowia, tylko ekspo. Y doświadczenia sorki. Lilię, nie lilię dokładnie jesteśmy szczerze mówiąc Ale nie jesteśmy aż tak daleko Tylko, że muszę się przygotować Jeśli chcę iść w tamtą stronę Bo ten dzik tam będzie Czyli wiem, żeby się nie bawić dzidami Mamy łuk, walić łukiem normalnie, łeb, tyle Dobra crafting um, 14 strzał spoko. Muszę pozbierać więcej fibru. I sobie ogarnąć jakieś bandaże to na 100%. Ale chociaż już coś wiemy więcej nie to już jest jedna rzecz która a, pozwoli nam aż tak się nie bać bądź wiedzieć co się stanie. Mam jeszcze dwie dwa ten dwa punkty do rozwoju. Plus nasz rozwój jeszcze. Dobra, ja sobie jednego zjem. Nam się oczywiście stamina. Będziemy mieli więcej staminy plus a będziemy tak jakby Wolniej pod, yy, zużywali wodę. No i dobra. Teraz tak, musimy stworzyć łuk. Musimy stworzyć więcej strzał. No i dobra. Idziemy odzyskać nasze rzeczy. Wielka naprawdę jest interesująca. Um, troszkę mogliby poprawić, tak jakby system walki, bo ja nie byłem pewny, czy ja mam y, by, tak jakby strzałę naciągniętą, czy nie. To było też trochę mylące, moim zdaniem. Więc, no, jest jeszcze trochę do oszlifowania. Ale. Pierka przyjemna, jak na razie. Oczywiście zginęliśmy. Więc, no. Ten, ten to nie jest aż tak przyjemna. Co my tu mamy? Pumpkin. Ok. To jakoś dnie. Ale też jest właśnie fajny system, że jeżeli gramy kooperację, to. Jeżeli załóżmy polujemy w dwie osoby, to nasz teammate może nas podnieść. To bardzo mega sprawa. Nie masz jak zginiesz, to o nie. Po prostu jeszcze jest druga szansa, że nasz teammate może nas podnieść. To nam zastrzyk cokolwiek. Więc to jest akurat spoczko. Tutaj mamy rzeczy. Jesteśmy już niedaleko. No, już tam się zaczęło pokazywać. Ja chwilowo tego dzika nie widzę nigdzie. Uh, take all. Dobra, mam wszystko. To jest dzik. To jak to możliwe? że teraz go mogą ogarnąć, a prędzej nie mogłem. Pokazywało, że potrzebuje chyba jakiś nóż czy coś. A teraz normalnie sobie go po prostu otworzyliśmy i tyle. Więc trochę tego nie rozumiem. Ale to może nie dla mnie, żeby to zrozumieć. No i dobra. Uh, Oxydizer. A simple device processing oxidize into oxygen. Ok, to jest ciekawe, bo będzie nam zmieniało oxidize na na tlen. Te mamy ekwipunek, oczywiście. Małą skrzynkę. Tu jest jeszcze więcej tierów. Wow, no trochę tego będzie. Um, Oko no ciekawie się wydaje. Nie potrzebuję aż piąty poziom. Touch beam. ground for high building, ok. Dobra, na tę chwilę ja bym sobie wziął to i to. Jakiś ekwipunek trzeba sobie ogarnąć. Gdzie my to mamy? Ten nam od razu założył. Tak jest. Wyglądamy. Ufalutki. Dobra, mamy 70 strzał. To jest w miarę okej, okay, moim zdaniem. A mam jeszcze jakieś solo talenty, solo punkty nie talenty sorki. Więc zerknijmy sobie na to solo. Więcej staminy, szybkość biegania lepsza, więcej zdrowia i melee damage. Na tę chwilę sobie zrobię oczywiście w zdrowie. na 100% się przyda. My mamy gdzieś tutaj. O, łuki. dobra, mamy. Rodzisko sobie to Craft Bow, Crossbow. Szybkość, tak jakby naciągania bądź przelotowania strzał, powiedzmy. 5, 10, 15% szybsza. Więc ja wezmę sobie obydwa punkty na razie, wrzucę w to. Mamy 10% szybsze, szybsze naciąganie łuku, powiedzmy. Tak sobie to wytłumaczmy. A to na pewno się przyda, ponieważ no na razie chcemy przetrwać. Musimy zdobyć piąty poziom, żeby zacząć budować cokolwiek. Też musiałbym sobie stworzyć jakieś. Event minor wind approaching. Ok, mam jeszcze jakieś randomowe eventy. Ciekawe. Szczerze mówiąc, czegoś takiego się nie spodziewałem. Rabbit. O to już. Ja widzicie potrzebujemy. Potrzebujemy noża, żeby coś ogarnąć. Or white meat, carrot As on earth, a survivor, but not today Okay Cover Bone arrow, poison arrow the moment we have this knife? stone knife Um no potrzebujemy poziom jakiś wbić no shelter storm exposure mamy zagrożenie odnośnie dihore um, Boże, masakra. My też dostajemy w ogóle jakieś ten, jakiekolwiek doświadczenia jak my je zabijemy. Nie jestem pewny. Ale na pewno musimy się zainteresować... Um, jakimś, jakimś schronieniem. 397. Ja dostałem 300 expa, czy mi się wydawało? To expa. Jak długo to też będzie trwało? Nie mam pojęcia, więc musimy się ogarnąć, jeśli chodzi właśnie o jakieś schronienie. Um, czy są tu jakieś jaskinie? Też nie mam pojęcia. Ale coś takiego by nam pomogło moim zdaniem. Jesteś tego, dobra. A co by tu wyrzucić? Coś wyrzuciłem tylko nie wiem co. Nie, nie chcę wyrzucać tego. Ja chcę wyrzucić to. Chcę wyrzucić to. No i nie mamy za dużo ten miejsce by w punku szczerze mówiąc. O, mamy wilka. O, mi zlagowało na sekundę. Dobra, mamy to. O kurde, dziewięć ja minut nie spodziewałem. Gina, gina, kurde no. Nie spodziewałem się drugiego, nie usłyszałem go. Rde. No i co no, zgniąłem to raz, próbuję to zrobić, no ale nie mogę, próbuję zdobyć cokolwiek, jakiś poziom, mm, żeby te, pobudować coś, no nie da rady. No co, no trzeba się zrozpełnować znowu? No początki bywają trudne, powiedzmy, tak? No tak, musimy, no. Znowu spadamy. Czy ten prawy górny róg pokazuje w jakim stopniu burzy jesteśmy? Co mi się wydaje. Teraz zobaczymy. Pro, mamy trzeci poziom. Trochę też stracę teraz, bo znowu muszę pozbierać rzeczy. Nie chodzi o to. A um, tu już nie chodzi o to. Czy my to będziemy robili piąty, dziesiąty raz, tylko trzeba właśnie to doświadczenie dostać. Trochę trwa, żeby zbudować jakiekolwiek schronienie, co jest minusem, mi się wydaje, bo nawet, właśnie, pomiany czy cokolwiek, jakieś schronienie, moim zdaniem, powinno być dostępne, chociaż jak nie wiem, no, czała, cokolwiek, bo ciężko będzie na pewno się schronić, bądź cokolwiek zrobić z tym, jeśli nie ogarniemy sobie Niczego. Mm -hmm. Dobra, mamy nóż to już nam trochę pomoże. Większość rzeczy potrzebuje piątego poziomu. Zginę tutaj no. O mnie wielk zaatakował. Aź da! A już zginąłem. No nie wierzę. No ten, ten level 70 bez sensu, że to jest pokazywane. No ale to już jest. Um, oczywiście część gry. I teraz tak. Ja nie wiem. Ja nie ten, Raczej nie zbiłem tego poprzedniego. Um, tego poprzedniego. Tak jakby nie bonusu, ale ten. Tej kary. Więc znowu od początku wbijamy od poziomu trzeciego. Aj tam, no. No, ciężkie są początki. Nie powiem, że nie. <słuchy> teraz jesteśmy w tym samym miejscu? Nie. Ale jesteśmy mniej więcej w miejscu, w którym chyba poprzednio zginęliśmy. Tylko że. Widzę, że nam nadpisuje śmierć. Tak dobrze widzę, a nie tutaj jest kolejna jest było dalej. Dobra, nieważne. To wam to co powiedziałem. Jednak nie nadpisuje śmierci. To też był mój błąd, bo mogę sobie stworzyć. Błoki um, strzały. Bo chyba było mnie stać na to. Jelonka. Acid. Dobra, zobaczmy, czy możemy coś stworzyć. Możemy stworzyć łuk, możemy stworzyć nóż. Dobra, mamy tutaj fiber, mamy oczywiście patyki, nie patyki. Kamienie. Troszkę więcej kamienia bym potrzebował. Ze względu na to, że. Slika, o kurde, to nie. Ze względu na to, że, hmm. że potrzebuje jakiś strzał, nie? To jest właśnie. Tylko i wyłącznie ta potrzeba. Mi się wydaje, że mam jakiś melan, tak jest, więc sobie go zjemy na pewno. Byśmy mieli trochę więcej staminy. Chciałbym właśnie zobaczyć ten system budownictwa tutaj. Nie wiem, czy nam się uda zrobić to w tym odcinku, ale pamiętajcie, jeżeli chcecie kolejny materiał z tej gry, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz po sobie, będę wiedział, że chcecie kolejny materiał, a ja też spróbuję coś tam pograć prywatnie, bo gierka? no ma trochę może błędów. Może nie błędów, ale feature'ów, które bym zmienił na pewno. Bądź przyzwyczaiłem się już może do Arka. Um, oj, nie um, na pewno bym zmienił kilka rzeczy, ale nie jest najgorzej. 52, dobra zalecimy, to to craftujemy to. Um, Fiber bym potrzebował na pewno jeszcze. Pogardnąć sobie ciuchy, jakieś Jeśli strzałów, raczej powinno mi wystarczyć. Aż tylko słyszę wilki. Dynie, nie dynie. Jest tego sporo tutaj, więc to jest spoko, no. Daje nam tu możliwość, właśnie, przeżycia. Mniej więcej. Nie za nas wilki. No To też moja wina, bo ja je zatkowałem, szczerze mówiąc. One mnie nie zatkowały same. Ja je zatkowałem. Ale i tak. A widzicie, że one są agresywne, bo przy kolejnym respawnie one mnie zatkowały same już. Chyba pamiętały jeszcze. Wiedziały, że to byłem ja przednia. Dobra, mamy ten. Część tak jakby. Zbroi, powiedzmy. Tego zbroń nawet nie możemy. Ile to w ogóle daje? 4% Zawsze to coś. Tam plus 4 nie. A plus 4, przepraszam, a nie 4%. Plus 4% Nie tak źle. Tam jest wilk. go zabije. Mi się wydaje, że strzały nie ma. Masz takiego opadu? Ja mam nóż. mi się wydawało. Ja mam nóż. Aha, ja muszę po prostu ten wybrać. Dobra, to ma znaczenie. Nie sądziłem, że to będzie aż tak zrobione, ale spoko. Fiber, nie fiber. Gdzieś tutaj mieliśmy nasze. A tutaj po prawej stronie troszkę. O. Nie wiem czy tu jest właśnie fall damage, więc muszę też na to uważać. Weź wszystko co możemy. Resztę zostaw. Mam 100 strzał, to raczej mi wystarczy. Mam o, co na razie nie potrzebuję. Cocoa też nie. Herbata jakaś, bandaże. Jest łuk, łuk, kolejny, jakieś tam spiry, nie spiry. Też do wyrzucenia będą. Traveling um, wood. Dobra. Co my tu będziemy potrzebowali jeszcze? Czy nic nie potrzebujemy? Raczej nic. Więc, oko. Chociaż może ja to powyrzucam na ziemię. Sortuj. Nie wiem, co się stało. Ale to usłyszałem, jak podchodziły powoli, um, jest godzina siódma wieczorem. Ja nie mam schronienia. Ciemno się robi. Będzie ciężko. Na pewno, co musimy zrobić? Musimy sobie ściągnąć. Oksydizer I. faja. No musimy, no. Robi się ciemno. Nie mamy poziomu, żeby stworzyć cokolwiek innego. Kukurydza. Tutaj mamy jakiś teren, który jest w miarę. Powiedział w miarę, naprawdę. A um, przyjazny. Tak więc sam sobie z chęcią tutaj stworzył um, ognisko, coś jeszcze, tak myślę. O, tam potrzebujemy ten. Okej. Okay. Interakt. Czy mm, Cześć, Teraz tak nie mamy żadnego drewna. Dobra. Ja muszę tutaj ta, coś takiego zrobić, nie. Konsums tak to nie. Jak to w ogóle właśnie wybrać, żeby coś. Zrobić. Hmm. Mamy jakiś ten receptury. Chyba, że tam muszę to wrzucić. Tak, muszę tak to zrobić, dobra. Ogień. Ale spoko. Na pewno muszę iść i ściąć jakieś drzewo, żeby mieć wystarczająco drewna. Um, jeśli chodzi właśnie o opał. dajesz, dajesz. Na pewno ciężko zacząć. Ciężko zacząć, ciężko wbijać. Um, poziomy na początku. Oczywiście póki się nie pozna gry, nie? Później będzie już o wiele łatwiej. A um, mam tam jakieś te 60 coś, więc sobie to, to rzucę do ogniska. kolek 250 Wood from trees. Ok, dostaliśmy jakieś osiągnięcie. Um, Przejść zostało, tak więc ja tej dokładam. Mamy tutaj oczywiście ugotowaną kukurydzę, którą możemy sobie wciągnąć. Jest nam cieplutko. No i cóż, to by było też na tyle. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Gra ciekawa, w miarę trudna na początku, ale. Do wszystkiego da się dojść. Um, nie jest aż tak męcząca bym powiedział, że O Boże, znowu umarłem to to, to tamto. Nie jest najgorzej. Nie jest naprawdę... O, się zaraziliśmy czymś. A um, Nie jest najgorzej. Hmm, czyli, że tak jakby nam ten. Wód no dobra, trudno. A um, nie jest najgorzej. Um, jeśli chodzi właśnie o. Zaczęcie, bo coś tam można zawsze znaleźć. Trochę się pomęczymy, ale jakoś do tego dojdziemy wszystkiego. A pamiętajcie, jeżeli jesteście nowi na kanale, zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. Oczywiście do w dzwoneczek. To będzie na bieżąco z materiałami. Mamy kilka serii na kanale, tak więc zachęcam Was do sprawdzenia innych serii, a tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie ciepło. No i hej hej.